Cześć, witajcie po bardzo długiej przerwie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą przerwę, a ja postaram się ją nadrobić. Natomiast dzisiaj opowiem wam trochę o gatunku mrówek Lasus nigra, które są najbardziej pospolitym gatunkiem mrówek w Polsce. Lasus nigra, czyli chórtnica zwyczajna, występuje najliczniej ze wszystkich gatunków w całej Polsce. Lasus nigra zakłada kolonie w sposób klasztorny oraz jest gatunkiem monogenicznym, więc w kolonii jest tylko jedna królowa. Jest to gatunek bardzo łatwy w hodowli, więc jest idealny dla początkujących hodowców. Mrówki te karmiły miodem oraz owadami. Maksymalna liczebność kolonii Lasus nigra to około 10 tysięcy robotnic. Występuje u nich hibernacja, tak jak u wszystkich polskich mrówek, gdyż w naszym klimacie jest ona wymagana. Ciekawostką w przypadku tego gatunku jest to, że robotnice nawiązują pewną współpracę z mszczycami, chroniąc je i opiekując się nimi, oraz przenosząc w miejsca, gdzie znajduje się więcej pokarmu, a mszczycy dzięki temu wytwarzają więcej spadzi, którą mrówki jedzą. Jeżeli chodzi o ich łapanie, to jest to bardzo proste. Kiedy akurat trwają mrówki Lasus nigra, wystarczy przejść się po chodniku i patrzeć uważnie pod nogi. Na pewno da się znaleźć królową. Polecam dla tego gatunku gniazda ziemne, że są najbardziej dla nich naturalne. Raz należy pamiętać, aby odpowiednio nawilżać gniazda, gdyż Lasus nigra lubią wilgoć, jak 99% polskich mrówek. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia w następnych filmach.